Dzisiaj opowiemy sobie o czymś może nie zupełnie nowym dla Ciebie, ale w każdym razie nie mówiliśmy o tym do tej pory jeszcze w naszej serii filmów, mianowicie o polu elektrycznym. Co to takiego? Więc kilka filmików wcześniej mówiliśmy sobie o prawie Coulomba. Mówiliśmy o tym, że jeśli mamy dwa ładunki, nazwijmy sobie Q duże i Q małe, wektor łączący te dwa ładunki, powiedzmy biegnący od Q dużego do Q małego, nazwijmy sobie R małe, jego długość, niech to będzie po prostu R, bez żadnych znaczków. I jak mam nadzieję pamiętasz, prawo Coulomba mówiło nam, że wartość siły elektrostatycznej działającej na każdy z tych dwóch ładunków to będzie stała proporcjonalności K małe razy wartość bezwzględna iloczynu tych dwóch ładunków podzielona przez kwadrat odległości między nimi. Tak, jeśli ładunki są jednoimienne, to ta siła będzie działać wzdłuż tego wektora R w taki sposób, że ładunki się odpychają, a jeśli ładunki są różnoimienne, jeden dodatni, drugi ujemny, to siła będzie działać również w tym samym, wzdłuż tej samej prostej, ale w taki sposób, że ładunki się przyciągają. I wartość tej siły dla jednego, jak i dla drugiego ładunku jest określona tym wzorem. Natomiast teraz chciałabym pokazać Ci to prawo Coulomba w postaci wektorowej. Tak? Jaki jest wektor siły działającej na ładunek? I tutaj już ma znaczenie to, czy mówimy o sile działającej na ładunek Q małe, czy na ładunek Q duże. Umówmy się, że ładunek Q duże to jest taki ładunek, który jest raz na zawsze w jednym miejscu i jego nie ruszamy, natomiast ładunek Q małe to jest tak zwany ładunek próbny, który możemy sobie przestawiać, stawiać go w różnych miejscach i badać, jaka działa na niego siła. Tak sobie wyobraźmy. I interesują nas siły działające na ten ładunek Q mały, no bo wektor oprócz swojej wartości i kierunku musi mieć również punkt przyłożenia, więc to jest ważne, czy mówimy o wektorze siły przyłożonym tutaj, czy o wektorze siły przyłożonym tutaj, prawda? To już nie jest bez znaczenia, więc określmy, że chodzi nam o siłę działającą na ładunek Q małe, umieszczony w punkcie określonym wektorem R małe, tak? No to tutaj po pierwsze wpiszmy sobie wartość tej siły. To jest tak, znowu K małe, odpowiednia stała proporcjonalności, o której mówiliśmy już wcześniej, razy iloczyn ładunków, podzielone to wszystko przez kwadrat odległości. No i co? I wiemy, że kierunek tej siły jest wzdłuż tego wektora, więc sobie po prostu napiszmy tutaj ten wektor. I żeby nam to nie zmieniło wartości, to musimy podzielić przez jego długość. Tak? Długość tego wektora jest oczywiście równa 1, prawda? Bo to jest wektor podzielony przez swoją długość. No to co zostanie, to ma oczywiście długość 1. Dobrze, a kierunek jest to tak wzdłuż tego wektora, wzdłuż którego ma być. A teraz, czy w zależności od znaku obydwu ładunków jest dobrze? No jeśli iloczyn Q duże, Q małe jest dodatni, a dzieje się tak w przypadku, kiedy znaki tych dwóch ładunków są takie same, obydwa dodatnie albo obydwa ujemne, no to wtedy mamy tutaj taki wektor o długości 1, o kierunku i w zwrocie takim samym jak ten R małe, razy liczba dodatnia, czyli na ten ładunek działa siła zwrócona w ten sposób o odpowiedniej wartości określonej prawem Coulomba, czyli mamy odpychanie, gdy ładunki mają ten sam znak. A teraz, kiedy Q duże razy Q małe jest mniejsze od zera, czyli albo Q duże jest ujemne, a Q małe dodatnie, albo na odwrót, to mamy znowu taki wektorek jednostkowy skierowany w ten sposób, ale pomnożony razy wartość ujemną, czyli wtedy siła działa w ten sposób i mamy przyciąganie. I po tym krótkim przypomnieniu i wprowadzeniu prawa Coulomba w postaci wektorowej, chciałbym zacząć mówić o polu elektrycznym. Czyli tak, mamy tym razem samotny ładunek Q duże. W jego obecności możemy sobie w różnych miejscach umieszczać nasz ładunek próbny Q małe, badać, jaka działa na niego siła. I to, co nam wyjdzie, wyjdzie nam zgodnie tutaj z tym prawem. Ale zamiast wiecznie się posługiwać tym ładunkiem próbnym, chcielibyśmy zacząć myśleć o jakiejś własności przestrzeni wokół tego ładunku Q duże, którą można jakoś zapisać w taki sposób, żeby wiedzieć, że jeśli w danym miejscu umieścimy ładunek Q małe, to wtedy zadziała na nie siła określona w ten sposób. I tą właśnie szukaną wielkością jest natężenie pola elektrycznego. Jak możemy je określić? W przypadku ładunku punktowego bardzo prosto. Weźmy to równanie i po prostu podzielmy je stronami przez ładunek Q małe. Będziemy mieć siłę elektrostatyczną, wielkość wektorową, podzieloną przez wielkość skalarną. Takie dzielenie zawsze można wykonać. A po tej stronie stała proporcjonalności razy wartość ładunku Q duże. To wszystko podzielone przez kwadrat odległości między ładunkiem Q duże a ładunkiem próbnym. No i razy
Tutaj może nazwijmy sobie, niech ten wektor taki ma swój symbol. Typowo wygląda on tak. Tutaj takie S z dzióbkiem, to znaczy, że to jest wektor o długości 1, a tutaj ten indeks dolny R mały oznacza, że jest to wzdłuż tego wektora R. I żeby trochę sobie zaoszczędzić pisania, możemy się zacząć posługiwać tym symbolem. Jeśli sobie wprowadzimy coś takiego, to widzimy, że jest to faktycznie tak jakby własność przestrzeni wokół ładunku Q duże, bo zależy tylko od ładunku Q duże, no i od tej stałej K, która jest stałą przyrody i nic z nią nie zrobimy, no i oczywiście od odległości między ładunkiem Q duże a tym punktem. No zauważmy, że jest to po prostu siła, jaka zadziała na ładunek o wartości 1 kulomba, na ładunek dodatni, równy 1 kulombowi. I coś takiego to jest właśnie pole elektryczne. Wielkość wektorowa zależna od położenia, tak, w tym miejscu jest jakieś pole elektryczne, w tym miejscu jest jakieś inne pole elektryczne, tak, wielkość wektorowa zależna od położenia i określona tylko przez ten ładunek. To tak jest dla ładunku punktowego. I w jaki sposób możemy wykorzystać znajomość takiego pola, też natężenia pola elektrycznego? No, znamy natężenie pola elektrycznego i wstawiamy w to pole dowolny jakiś ładunek i wówczas bardzo łatwo, momentalnie obliczamy działającą na ten ładunek siłę. Jest to po prostu wartość tego ładunku razy wektor natężenia pola. W tym punkcie, w którym, no tutaj właśnie, w tym miejscu, w którym wstawiliśmy ten ładunek, żeby obliczyć tę siłę, wystarczy nam po prostu pomnożyć natężenie pola w tym punkcie razy wielkość skalarną, jaką jest ładunek, który wstawiliśmy. Jest to bardzo proste. Bardzo łatwo możemy sobie wydedukować z tego albo z tego wyrażenia, że natężenie pola elektrycznego jest wyrażone w jednostkach newton na kulomb, tak? Żeby dostać wartość siły, musimy to pomnożyć po prostu razy ładunek. I w przypadku ładunku punktowego wyrażenie na natężenie pola elektrycznego jest bardzo proste. Ale możemy sobie wyobrażać też układy kilku ładunków, tak? Tutaj Q1, Q2, Q3. I teraz znowu ciekawiłoby nas, wstawialibyśmy sobie ładunek próbny w różne miejsca. Interesowałoby nas to, jaka siła będzie działać na ten ładunek próbny w tych miejscach. Ale zamiast tego możemy się posłużyć tą koncepcją pola elektrycznego. I jeśli chcemy policzyć pole elektryczne pochodzące od układu ładunków, to jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo tak samo jak siła działająca na ładunek próbny to będzie wektorowa suma sił działających na ten ładunek ze strony poszczególnych ładunków Q1, Q2, Q3. Ponieważ wszystkie te siły mają wspólny czynnik, właśnie tutaj z prawa Coulomba, mają ten wspólny czynnik Q małe, to możemy ten czynnik wyciągnąć przed nawias i przekonać się, że podobnie jak siła elektrostatyczna, również natężenie pola elektrostatycznego to będzie po prostu suma natężeń pól pochodzących od ładunku Q1, od ładunku Q2 i od ładunku Q3. A jeśli masz chociaż minimalną znajomość rachunku całkowego, to powiem Ci, że jeśli mamy na przykład jakąś równomiernie naładowaną powierzchnię, naładowaną gęstością ładunku sigma, co to znaczy gęstość ładunku sigma, to oznacza, że jak weźmiemy dowolny jakiś obszar, malutki, o polu powierzchni S, to ładunek zgromadzony na tym obszarze to będzie właśnie to pole powierzchni S razy gęstość ładunku sigma. I wówczas natężenie pola w dowolnym jakimś punkcie, powiedzmy w tym, to będzie, no traktujemy, bierzemy, dzielimy sobie całość na małe, infinitezymalne obszary, jakieś ds, na przykład jak wprowadziłem współrzędne do dx razy dy i po prostu całkujemy pola elektryczne pochodzące od tych małych elementów po całej powierzchni. A teraz powiemy sobie jeszcze, jak można sobie takie natężenie pola elektrycznego od ładunku albo od układu ładunków zobrazować. Już dla tych dwóch ładunków taki układ linii sił pola może wyglądać bardzo rozmaicie i żeby przekonać się, jak on może wyglądać, zachęcam Cię do obejrzenia krótkiej animacji, którą przygotowałam. Oto i obiecana animacja. Może niestety działa trochę za wolno, żeby ją nazwać animacją, ale będziemy mogli sobie pomanipulować takim oto rysunkiem, wykresem, co on przedstawia. W tych czerwonych punktach znajdują się dwa ładunki. W tym momencie ten po lewej stronie ma wartość 1 kulomba, a ten minus 1 kulomba, a strzałki przedstawiają linię sił pola elektrycznego, czyli inaczej, gdybyśmy postawili w danym miejscu ładunek o wartości 1 kulomba, dodatni, to działająca na niego siła byłaby styczna tutaj do tej linii. Jeśli tutaj, to działałaby siła w ten sposób, jeśli tutaj, to w ten sposób. A jeśli tutaj na przykład, to jeszcze jakoś inaczej, zawsze stycznie do tych linii. I tak
symetrycznie te linie sił pola wyglądają w momencie, kiedy ładunki mają równe wartości i przeciwne znaki. Możemy sobie teraz trzymać stałą wartość tego ładunku, 1 kulomb, a zmieniać wartość tego ładunku i zobaczyć, co się stanie dla ładunków dodatnich, ujemnych. Jak widzimy, tutaj cząstka dodatnio naładowana ładunku 1 kulomba będzie odpychana przez ładunek dodatni, a przyciągana przez ładunek ujemny. Tak? Zobaczmy, kiedy ten ujemny ładunek, bo tutaj widzimy wartość tego ładunku, wyświetla nam się o tutaj. W tym momencie wynosi minus 1 w jednostkach tego ładunku, ten wynosi 1, ten minus 1. A teraz zróbmy sobie wartość ujemną tego ładunku, ale 10 razy większą. Zobaczmy, jak wtedy wykres się zmienia. No wtedy nawet jeśli cząstka początkowo była tutaj, jak pamiętamy przed chwilą, gdy mieliśmy tutaj wartość minus 1, to linie zaczynające się tutaj wylatywały gdzieś tutaj w przestrzeń, nie dominował ten wpływ przyciągający tego ładunku, a teraz już on dominuje. Nawet cząstki, które startują na przykład stąd, są przyciągane przez ten ładunek, a nie odpychane w przestrzeń przez ten dodatni, jak to było przed chwilą, prawda? Przypomnij sobie. Stawialiśmy tutaj cząstkę o ładunku 1 kulomba i ona była odpychana. Teraz, gdy ten ujemny ładunek jest znacznie większy co do wartości bezwzględnej, to nawet z tego miejsca cząstka o ładunku 1 kulomba zostanie przyciągnięta. Coraz mniejsze co do wartości bezwzględnej ładunki ujemne mamy, aż w końcu przejdziemy przez 0. No jeśli ten ładunek postawimy równy 0, no to mamy takie promieniście rozchodzące się linie sił pola, a tutaj w tym punkcie no to mamy jakąś cząstkę, ale ładunek jest 0, czyli ona w ogóle nie wpływa. A teraz zobaczmy, co będzie, jeśli ładunki będą dodatnie. Na przykład drugi ładunek dodatni o wartości 1. Dwa takie same dodatnie ładunki, 1 kulomb i gdziekolwiek postawimy cząstkę dodatnią, będzie ona odpychana przez obydwa ładunki. A co jeśli ładunek po tej stronie będzie dodatni, tak samo jak ten, ale dużo większy, co do wartości bezwzględnej, może nie bardzo dużo, ale 10 razy większy. No, widzimy, że ten układ jako całość będzie z każdego miejsca będzie taką cząstkę dodatnią odpychał od siebie. No, wyjątkiem jest tutaj ten odcinek łączący jeden ładunek z drugim. Tutaj większy ładunek równy 10 kulombów będzie bardziej odpychał niż ten równy 1 kulombowi i efektywnie cząstka będzie spychana w stronę tego mniejszego ładunku. A poza tym wszędzie tutaj obserwujemy odpychanie. To taki tylko przykład. Można próbować sobie wyobrażać, jak to będzie dla trzech ładunków czy dla większej ilości, ale my tutaj tylko tak krótko sobie to zobrazowaliśmy dla przykładu dwóch ładunków. Mam nadzieję, że to, co sobie tu powiedzieliśmy, oswoiło Cię z pojęciem pola elektrycznego i że było dla Ciebie ciekawe.